Nazywam się Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło i jestem wiceprezeską Fundacji Wspólnota Pokoleń. Dzisiaj jest ze mną pani Justyna Górska, koordynatorka projektu Złoty Wiek, granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów. Jest to projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2023. Dzisiaj będzie tak trochę nietypowo, bo wcielę się w rolę seniorki z grupy nieformalnej, która chciałaby w sumie zawiązać grupę nieformalną i zrealizować projekt na rzecz swojej społeczności lokalnej składającej się właśnie z seniorów. I zaczniemy od tego, jak w projekcie dobrze skonstruować i w sumie zdefiniować cele i rezultaty. To może zacznijmy od celu projektu. Co to właściwie jest cel projektu i jak go dobrze zdefiniować? Więc tak, cel projektu jest to odpowiedź na problem. Więc jeżeli znajdziemy problem, możemy określić nasze cele w projekcie. Jeżeli nie ma problemu, nie ma projektu. Na przykładzie, jeżeli pracujemy z grupą seniorów i wiemy, że w tej grupie dużo osób prowadzi nie do końca zdrowy tryb życia, nie ma pojęcia na temat tego, w jaki sposób się dobrze odżywiać, jakie ćwiczenia uprawiać, wiemy, że wtedy mamy problem. Określając ten problem, możemy zdefiniować cel naszego projektu. Czy dobrze to rozumiem, że powiedzmy mieszkam na jakimś osiedlu wrocławskim, otaczam się gronem seniorów i seniorek i właśnie widzę to, że jest taka sytuacja, że seniorzy nie korzystają z wolnego czasu w sposób aktywny, czyli na przykład zamiast tego wybierają telewizję i oglądanie właśnie seriali. Czy w takim razie ja, chcąc ich zachęcić do tego, żeby jednak aktywnie spędzali ten czas, mogłabym zaproponować im jakiś projekt? Tak. Wtedy określamy cel naszego projektu, którym może być na przykład podniesienie świadomości prowadzenia zdrowego trybu życia wśród seniorów w gminie na przykład wrocławskiej i w określonym roku. Wtedy mamy zdefiniowany cel, mamy zdefiniowane miejsce, grupę docelową i to, co chcielibyśmy z nimi zrobić. Czy ten cel musi mieć również określone ramy czasowe, bo wspomniałaś o roku? Tak, najlepiej określić sobie ramy czasowe, jest nam wtedy łatwiej zrealizować ten cel, ponieważ wiemy, że mamy na to przewidziany jakiś czas, w którym musi być ten cel zrealizowany. Chyba zrozumiałam. Przejdźmy teraz do rezultatu projektu, do definicji rezultatu i tego, czym rezultat różni się od celu. Czy jest jakaś różnica między tymi pojęciami? Tak. Jedno z drugim się łączy, ale rezultaty są wynikiem naszych działań, jakie zaplanowaliśmy w projekcie, pokazuje naszą drogę do celu. Czyli jeżeli mamy objęty cel, na przykład podniesienie znajomości zdrowego trybu życia przez seniorów, to naszym rezultatem będzie podniesienie ich świadomości i ich umiejętności. Czyli rezultat, jeżeli dobrze to rozumiem, musi wynikać jakby z celu, musi być konsekwencją tego celu, tak? Tak, dokładnie tak, musi być konsekwencją celu. Czy ten rezultat w jakiś sposób musi być mierzalny, namacalny? W jaki sposób określić, czy rzeczywiście ten cel został zrealizowany i rezultatem jest wtedy to, to i to? Tak, mamy tak naprawdę dwa rodzaje rezultatów. Mamy rezultaty, które powstają od razu po projekcie i są bezpośrednie i mamy rezultaty długofalowe. Jeżeli chodzi o te pierwsze, najczęściej wynikają one od razu, jak zakończymy projekt. Czyli na przykład, jeżeli zorganizowaliśmy warsztaty zdrowego żywienia dla seniorów, to rezultatem tego naszego projektu, przykładem, 20 seniorów zdobyło wiedzę na temat zdrowego trybu życia, wzięło udział w warsztatach ze zdrowego odżywiania i zajęciach fizycznych. A jeszcze spotkałam się z takim pojęciem jak rezultaty twarde i rezultaty miękkie. Tak, to zaraz do nich przejdziemy, bo jeszcze wracając do rezultatów bezpośrednich i długofalowych,
to tutaj mamy też różnicę taką, że rezultaty długofalowe są te, które wynikają z naszego projektu. Mhm. Czyli jeżeli rzeczywiście wyszkoliliśmy naszych seniorów i oni podnieśli swoją wiedzę, zaczęli na przykład uczęszczać na zajęcia fizyczne, zaczęli się zdrowo odżywiać, to po jakimś czasie jakaś część naszych seniorów podniesie swój stan zdrowia. Ale to już jest chyba trudniejsze do zmierzenia, prawda? Bo te efekty, czyli rezultaty długofalowe, tak, one są cięższe do zmierzenia, ale jeżeli chodzi o te rezultaty, o których wspomniałaś, mhm. czyli rezultaty miękkie i twarde, to tak, możemy określić, czy na przykład jeżeli mamy jakąś grupę seniorów, która bierze udział w naszych warsztatach, to jest rezultat twardy, mhm. czyli mamy na przykład 20 seniorów wzięło udział w 100 godzinach warsztatów. Mhm. Czyli te twarde zdają się być takie łatwe do ocenienia, prawda? Tak, je tak najczęściej zmierzymy na podstawie naszych działań, czyli mhm. jeżeli zaplanujemy sobie działania, to w każdym działaniu w naszym projekcie musimy określić mhm. sobie liczbę uczestników, musimy określić sobie, co chcemy zrobić mhm. na tych warsztatach na przykład, więc tutaj łatwo nam policzyć mhm. te rezultaty. A miękki? Mogłabyś podać jakiś przykład rezultatu miękkiego? Tak, rezultatem miękkim na przykład będzie podniesienie znajomości zdrowego odżywiania mhm. wśród na przykład 20 seniorów z naszej grupy. I w jaki sposób można by potem zmierzyć, czy ten rezultat został w rzeczywistości zrealizowany? Co może być miernikiem takiego rezultatu? Różnie. Czasami możemy skorzystać z ankiet, mhm. czyli na przykład przeprowadzić ankietę przed warsztatami, mhm. w której zadamy proste pytania na temat zdrowego żywienia mhm. i po warsztatach taką samą ankietę dać tym samym uczestnikom i sprawdzić, czy ich wiedza się mhm. poprawiła lub w jakiś sposób zmieniła. Brzmi nie tak trudno. Chciałam się jeszcze Ciebie zapytać o tym, w jaki sposób tworząc projekt, opisując nasze działania, możemy sobie skonstruować te rezultaty, jak możemy je przewidzieć i opisać we wniosku. I tutaj właśnie możemy wrócić do tych poprzednich mhm. rezultatów, że najłatwiej je opisać po prostu użyjąc wskaźników. Wskaźniki to inaczej fakty i zjawiska, które udowadniają nam, że zaplanowany nasz cel został zrealizowany. Mhm. I tutaj bardzo łatwo możemy je podzielić na dwa rodzaje wskaźników, na ilościowe i jakościowe. Czyli ilościowe, na przykład 40 seniorów wzięło udział w 20 godzinach warsztatów. Mhm. A jeżeli chodzi o ilościowe, to tu możemy na przykład zrobić, że 75% naszych uczestników oceniło szkolenie jako adekwatne i potrzebne. Mhm. Rozumiem, czyli to tak naprawdę jest po stronie już tutaj grantobiorcy, w jaki sposób on skonstruuje te rezultaty i jak potem będzie je mierzył. Tak, musimy to dopasować do naszej grupy mhm. docelowej, do tego, jakie warsztaty robimy i co jest tak naprawdę ważne w naszym projekcie. Mhm. Ponieważ inaczej zmierzymy projekty, które stricte mają czegoś nauczyć naszych uczestników, a inaczej zmierzymy na przykład projekty, które mają być bardziej dla przyjemności, mhm. tak? Jeżeli prowadzimy jakieś warsztaty z makramy, z malarstwa, to tutaj w inny sposób będziemy je mierzyć niż na przykład jeżeli rzeczywiście uczymy naszych seniorów na przykład obsługi komputera, mhm. Czy znajomości różnego rodzaju innych narzędzi. Mhm. I myślę, że będę miała jeszcze jedno, już ostatnie pytanie. W jaki sposób wykorzystać określone przez nas rezultaty projektu już na etapie promocji zadania? Mówić o projekcie, mówić o nim dużo. Czyli na przykład możemy opublikować informacje na stronie internetowej, mhm. możemy opublikować na Facebooku, Instagramie, jeżeli korzystamy. A jeżeli nie potrafię? Jeżeli nie potrafimy, to możemy na przykład skontaktować się z osobami, które to potrafią. Mhm. Czyli na przykład lokalna gazeta może istnieje, może są jakaś grupa młodzieży, która prowadzi jakiś lokalny Instagram albo Facebook, który opowiada o tym, co się dzieje u nas w okolicy. A poczta pantoflowa? Jakbym przekazywała to swoim sąsiadkom? Tak, jak najbardziej, czyli dzielić się swoją wiedzą. Czyli na przykład, jeżeli się czegoś nauczyliśmy ciekawego na takich zajęciach, możemy ją przekazać dalej, jeżeli jesteśmy w stanie. A potem
pisząc już sprawozdanie, w jaki sposób udowodnię, że rzeczywiście, powiedzmy, że skorzystałam z tego narzędzia promocji poczty pantoflowej, jak udowodnię to, że przekazałam 20 sąsiadkom informacje na temat projektu i nauczyłam je, jak zrobić, powiedzmy, sałatkę. Opiszę to. Opiszę, mogę zrobić zdjęcia, mogę zrobić wywiad z taką osobą i spisać ten wywiad. Mogę nagrać taki wywiad, jeżeli potrafię go nagrać. Tak naprawdę jest bardzo dużo sposobów na to, żeby te rezultaty utrwalać i przekazywać dalej. Wystarczą zdjęcia z takich spotkań, na przykład jeżeli się spotykamy w grupie seniorów i przekazujemy sobie informacje. A co wtedy z prawami do wizerunku? To przy każdym projekcie powinniśmy podpisać z osobami, które biorą udział, zgodę na przetwarzanie po pierwsze danych osobowych, a po drugie właśnie wizerunku. Czyli nie mogę po prostu zrobić sobie zdjęć i potem wrzucić je w sieć? Nie, niestety nie. Trochę to utrudnia, ale myślę, że poradzę sobie. Ale my pomagamy, wszyscy nasi grantodawcy dostają od nas pakiet dokumentów, gdzie mają przykładowe właśnie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, z których mogą skorzystać albo ewentualnie na ich podstawie stworzyć swoje własne. Biegnę zatem rozdawać przekazane przez fundację zgody na wykorzystanie wizerunku swoim seniorkom, koleżankom i cykać zdjęcie. Do zobaczenia w takim razie na Facebooku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.